No to jesteśmy. Witam dzisiaj moim gościem i waszym, Martynem Łukasik. Witam cię bardzo. To może na początek powiedz, jak tam się czujecie po tym ciężkim pięciosetowym meczu? Trochę zabrakło jednak w końcówce, ale myślę, że generalnie chyba jesteście zadowolone. Czy jak to wygląda? Niewiele brakowało, żebyśmy wygrały ten mecz, dlatego no, nie do końca jesteśmy zadowolone z rezultatu, ale jednak i tak cieszy to, że gramy z dnia na dzień coraz lepiej. Z meczu na mecz wydaje mi się, że nasza gra poprawia się, dlatego z tego na pewno jesteśmy zadowolone. Też jakby łatwo tego meczu nie oddałyśmy Holenderkom, musiały się namęczyć, żeby go wywalczyć. Także na pewno jest dużo plusów, ale mogło być lepiej. To co mogło być lepiej w takim razie? Wydaje mi się, że czasem odjeżdżała nam może koncentracja. Wpadały nam niektóre piłki, których nie powiedzieliśmy sobie na wideo, że nie powinny nam wpadać. Wydaje mi się, że tutaj czasem powinniśmy właśnie nasza koncentracja być troszeczkę na wyższym poziomie, ale na pewno to poprawimy. Martyna Łukasik powoli wyrasta na pewniaka tej reprezentacji. Czy ty już tak się właśnie czujesz? Czy czekasz cały czas mimo wszystko na to, kto będzie desygnowany do gry? Czy raczej gdzieś tam na treningach już masz przeczucie, że będziesz dzisiaj wychodzić w szóstce? Ten turniej pokazał, że jakby nie mamy jeszcze tej podstawowej szóstki. Ja staram się z każdym dniem walczyć o to miejsce w szóstce, nie odpuszczać i cały czas przejść do przodu. Cały czas tam pokazywać trenerowi, kiedy tylko mogę, że chcę grać, że może jestem w stanie pociągnąć w tym zespole. I wydaje mi się, że każda na każdej pozycji tak jest, że każda jakby nawzajem też czuje tą presję od siebie na treningach, że nie odpuszczamy i trzeba walczyć o swoje miejsce i to jest ten. Czy w takim razie przyjęcie to jest to twoje miejsce, czy jednak wolisz atak, bo no, różne są mecze, różne są dla ciebie pozycje, czy ty masz jakieś, okej, w reprezentacji różnie to bywa, czasem woli się bardziej jakąkolwiek pozycję, byle tylko być na boisku, jak ty się czujesz i czy że tak powiem, te zmiany są dla ciebie komfortowe, czy już się przyzwyczajasz, no bo w klubie też różnie bywało. Tak, no już jakby dwa, trzy lata jest tak, że jednak i gram czasem na przyjęciu, czasem na ataku, w zależności od tego, co zespół w danej chwili potrzebuje. Dla mnie nie ma już absolutnie żadnego problemu, jeśli chodzi, czy gram na przyjęciu, czy na ataku. Aktualnie lepiej czuję się na przyjęciu i walczę cały czas z tym przyjęciem, żeby cały czas było lepsze i chciałabym być przyjmującą. Chciałabyś być przyjmującą, no proszę. No to tak trochę wywołałaś moje pytanie, które miało się pojawić później. No bo tak, jeszcze nie wiadomo, gdzie będziesz grała, czy już wiadomo, a wróbelki ćwierkają, że podobno w Chemiku i co w obliczu pozostania tam też Jovany, czy jednak będziesz chciała namówić trenera, kimkolwiek on będzie, na to, żebyś jednak na przyjęciu próbowała w sezonie? Ja już klub mam na sezon, ale no nie mogę powiedzieć, gdzie będę grać. Także tutaj no, to jest to pytanie. To może powiesz na jakiej pozycji? O, pozdrawiamy tam mistrzynię drugiego planu. Na pozycji, no w zależności co zespół będzie potrzebował. Sądzę, że tutaj ta uniwersalność też czasem się przydaje. I mam nadzieję, że będę mogła reprezentować barwy klubu również i na przyjęciu, ale jeżeli będzie potrzeba, żebym wyszła na ataku, dla mnie nie ma najmniejszego problemu. A w treningu powiedz właśnie, jak jesteś taką zawodniczką uniwersalną, czy to w reprezentacji, czy też w klubie, to masz możliwość trenowania też tego przyjęcia, poświęcasz na to dużo czasu, czy raczej musisz zostawać po treningu? Jeszcze raz, bo przerwało, chodzi o przyjęcie, tak? Tak, czy w reprezentacji albo w klubie masz czas na to, żeby trenować na przyjęciu, czy raczej zostajesz po treningu i to przyjęcie gdzieś tam separowanie jeszcze trenujesz? Ten czas na treningu jest wydzielony, jednak w sezonie też dużo poświęcałam czasu i przed treningiem, czy zostania po treningu, żeby poćwiczyć to przyjęcie. I tutaj w reprezentacji też, kiedy tylko mogę, no to staram się jakoś to przyjęcie podotykać.
spotkać jak najczęściej, bo wiem, że mam tu jeszcze duże pole do manewru i sporo do poprawienia. Jest pytanie o atmosferę w drużynie. Czy jest atmosfera, czy ją budujecie? Jak to u Was wygląda? Wydaje mi się, że atmosfera jest, że tutaj każda z nas chce ją stworzyć i chcemy, żeby ta atmosfera była z meczu na mecz coraz lepsza. Uczymy się jeszcze siebie nawzajem, uczymy się tego, jaka dziewczyna lubi jakie zachowania, jakie do końca nie. Dlatego jeszcze trochę potrzebujemy, żeby dopracować to do perfekcji, ale wydaje mi się, że atmosfera jest, a będzie na pewno lepsza. Ten staż reprezentacyjny masz już dosyć duży, więc zapytam, jak ty oceniasz te dzisiejsze spotkanie w wykonaniu Martyny Czerniańskiej, bo nam ona się bardzo podobała i widać, że no, ma zadatki na wielkie granie. Tak, Martyna zagrała bardzo dobre spotkanie. Tu już naprawdę bardzo dużo piłek wyciągała w obronie, bardzo fajnie atakowała. Także na pewno bardzo zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. No dobrze, to nie będę cię już w takim razie męczyć o Martynę. Jakbyś miała wybrać jedną zawodniczkę, której przyznałabyś asa za to dzisiejsze spotkanie, to kto by to był? No sobie też możesz w sumie. Teraz? Jakbyś miała wybrać jedną zawodniczkę, której przyznałabyś asa za to dzisiejsze spotkanie, to kto by to był i możesz też przyznać go sobie. Szczerze, nie wiem, wydaje mi się, że ciężko mi komukolwiek dzielić tego asa. Myślę, że w większości przypadków bardzo dobrze zagrałyśmy jako zespół i to się dla mnie liczyło siebie nawzajem i to mi się podobało. Starałyśmy się walczyć do końca i nie odpuścić ani. Coś nam tutaj przerywa. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo. Gdzieś tam tu Martyna uciekła. Mam nadzieję, że zaraz wróci. Tak, coś. Halo, halo. Halo? O, jesteś, wróciłaś, dobrze. Czyli mówisz, że nikomu nie przyznajesz asa? Halo, halo, słychać nas? Nie? Ciebie? Okej, teraz chyba powinno być okej. Chyba mnie wyrzuciło z Wi-Fi na moment. Okej, dobra. To jeszcze raz wrócę do tego pytania o te asy. Rozumiem, że przyznajesz go całemu zespołowi czy nikomu? Całemu zespołowi. Tak, wydaje mi się, że każdy. Tak, nie, tak jak mówiłam właśnie wcześniej, że wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu przede wszystkim ta zespołowość była widoczna, że nie chciałyśmy odpuścić ani na chwilę i każda siebie wspierała na boisku i to było według mnie ważnym elementem tego spotkania. Dzielisz pokój z rozgrywającą waszej drużyny, Julką Nowicką. Czy to są dla ciebie fory? Dzięki temu możesz liczyć na więcej piłek? Czy wręcz przeciwnie, wracacie po meczu i się ścieracie? Słuchaj, ta piłka była za niska. Nie wiem, czy mogę liczyć na jakieś fory w związku z tym. Na pewno... Tutaj nie mieszam się w to, co Julka, jaką ma zaplanowaną tutaj taktykę na mecz. Raczej tutaj trener ma to już troszeczkę więcej do powiedzenia niż ja, albo czy jesteśmy razem w pokoju, czy nie. I myślę, że tutaj ta gra jest prowadzona bardzo dobrze, a jeżeli dostaję więcej piłek dlatego, że jestem z Julką w pokoju, no to... Okej. Dodatkowy plus. Nie, no myślę, że spisujesz się idealnie tutaj w tej swojej roli, więc zrozumiała, że Jomka tych piłek posyła do ciebie sporo.
Powiedz mi jeszcze a propos tego dzisiejszego spotkania, czy było coś w grze Holenderek, co was jakoś wyjątkowo dzisiaj zaskoczyło? Czy ten plan taktyczny, jaki przygotował trener Nawrocki, był w 100% poprawny do tego, co się działo na boisku? Bo faktycznie widziałam, że na przykład w P1 próbowałyście tam te krótkie zagrywki, żeby wyłączyć tą ich tak naprawdę przyjmującą, która biegła na drugą stronę, żeby tak naprawdę no, po drodze też troszkę przeszkodzić swojej rozgrywającej. Tak, wydaje mi się, że plan, jaki game plan, jaki przygotowali dla nas trenerzy, sprawdził się. Większość z tych założeń rzeczywiście miała, jak nie wszystkie nawet, miała miejsce na boisku. Tutaj po prostu niektóre wykończenia akcji przez nas może nie były do końca takie, jak powinny być. Ale wydaje mi się, że gameplan był stworzony bardzo dobry i po prostu no, Holenderki były dzisiaj lepsze. Powiedz, nad czym najbardziej pracujecie w treningach? Czy to jest jakieś konkretne założenia, czy bardziej skupiacie się na tym, żeby eliminować własne błędy? Jak to wygląda z waszej strony? Na razie teraz też i skupiamy się bardzo dużo na obronie. To był element, który wiedzieliśmy, że musimy poprawić, bo jednak sporo piłek nam wpadało. Dalej wpadają niektóre piłki, które nie powinny, ale wydaje mi się, że z każdym dniem robimy jakiś postęp. Też dużo wspominamy może na treningach o tym, żeby nie popełniać tylu błędów, bo też zdarza się w naszej grze dosyć sporo, czasem niewymuszonych. Także te dwa elementy to są takie jakby kluczowe dla nas aktualnie. Lepsze podejście do obrony i mniejsza ilość błędów. Czy ty sobie indywidualnie zakładasz jakieś cele na każde kolejne spotkanie? Tak, oczywiście. Chcę przede wszystkim jak najbardziej, żeby zespół wygrał. Dla mnie z dnia na dzień liczy się kolejny mecz i liczy się dla mnie dobra gra naszego zespołu i żeby było widać, że to, co robimy na treningach, to też potrafimy to pokazać na boisku. To jest dla mnie ważne i to jest taki mały celik, żeby z każdym dniem poprawiać swoją grę. Często trener Nawrocki mówił o tym, że jesteś taką właśnie zawodniczką uniwersalną. Często no jednak musiałaś czekać na te momenty, kiedy wpuścić cię na boisko. Czy już teraz rozmawiacie o tym, że mogłabyś być tą, która gdzieś tam w Mistrzostwach Europy będzie stanowiła siłę naszego zespołu? Czy cały czas jeszcze macie tą rywalizację na pozycji? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze nie jest nic powiedziane, kto, kiedy, jak. Na pewno trener będzie sprawdzał każdą z przyjmujących, która tu jest, bo poziom można powiedzieć, że jest naprawdę wyrównany i każda przede wszystkim walczy o tą pozycję, to też widać. Także tutaj na pewno trener Nawrocki będzie miał twardy orzech do zgryzienia, no ale to już zostawiamy jemu, my robimy wszystko, żeby nasza gra wyglądała jak najlepiej. Mówi się o tym, że Kasia Wenerska już do was dołączyła. Czy już jest tam z wami w Rimini na miejscu? Czy już może trenować? Czy jeszcze przechodzi tę kilkudniową kwarantannę? Jeszcze przechodzi kilkudniową kwarantannę. Z tego co wiem, powinna ją skończyć dzisiaj albo jutro. Tutaj nie do końca jestem tam tego pewna. Ale już od kolejnego tygodnia powinna już być z nami. To na pewno. Czy Martyna Łukaszkik jest w pełni zdrowa i gotowa na każde kolejne spotkanie, bo wiemy, że no, ty akurat tych spotkań już rozegrałaś dosyć dużo, czy już czekasz troszeczkę na te 3 dni odpoczynku, w cudzysłowie, bo wiadomo, że wtedy też trenujecie? Nie, no jeszcze tej siły jest na kolejne spotkanie, także ja teraz czekam na mecz, który odbędzie się jutro, mecz z Japonią. I no już nie mogę się doczekać tego meczu. I na pewno te siły się znajdą. Czy oglądałyście już Japonki? Wiecie, czego się spodziewać? W ogóle, czy macie okazję gdzieś tam czasem zerknąć, czy w telewizji? Bo domyślam się, że na hali nie można oglądać meczu. Jak coś, to tutaj możemy sobie ewentualnie same odpalić tam mecze, które lecą w ciągu dnia, ale raczej przeznaczamy ten czas już teraz na regenerację. Czy to drzemki, czy jakieś rolowanie, no to tego typu rzeczy właśnie są w ciągu dnia. Jeszcze nie miałyśmy odprawy na Japonki, przejdziemy do tego tematu jutro, sztab na pewno przygotuje dla nas odprawę i będziemy musiały się z nią jak najszybciej oswoić.
Jest tutaj pytanie, które się powtarza. Czy jest jakaś siatkarka, siatkarz, która jest dla ciebie wzorem? Tutaj można by dużo mówić, bo tak no... Pytanie pewnie też na jakiej pozycji? Okej. Okay. Jesteś? Tak, jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Na pewno jest wielu siatkarzy, wielu sportowców, od których można dużo wyciągnąć i staram się tak od każdego coś, co mi się spodoba, można tak powiedzieć, coś unikatowego wyciągnąć. Także tutaj ciężko mi wybrać jedną osobę. Jest z kolei pytanie, czy oglądałaś mecz Polska-Rosja i czy zaimponował ci występ Wilfredo Leona, który wszedł tutaj na kosmiczny poziom? Meczu nie oglądałam, ale o jego wyczynach jakby słychać i widać też. Także no, Leon jest zawodnikiem światowej klasy, także zaskakuje chyba swoją grą z roku na rok, z chwili na chwilę coraz bardziej. No i bardzo przyjemnie się patrzy na tego zawodnika, na całą polską reprezentację, jak chłopaki grają. No to właśnie, czy jest ktoś z naszej reprezentacji, kogo chciałabyś, gdyby była taka możliwość, zaprosić do Was na trening i na przykład zobaczyć, jak zachowuje się w takiej sytuacji treningowo-meczowej? Albo na przykład, żeby stanął obok Ciebie, czy na przyjęciu, czy na przykład na rozegraniu? Wydaje mi się, że tutaj no, Michał Kubiak byłby takim zawodnikiem, którego no, chciałoby się zobaczyć też z bardziej bliskiego kontaktu, jak się zachowuje na tych treningach. Intrygujący zawodnik, także na pewno wiele od niego można się też nauczyć. No proszę, to już jesteś kolejną siatkarką z naszej reprezentacji, która właśnie zaprosiłaby Michała Kubiaka. Myślę, że trzeba będzie faktycznie go zaprosić do Was na trening, może jeszcze przy okazji Wiener się uda. No właśnie, czy... Nie macie możliwości zobaczenia się z chłopakami, no to nie będę. Jak Martyna Łukasik spędza swój wolny czas w Rimini? Aktywna regeneracja. Tutaj mamy w wolnym czasie, mamy tam możliwość wyjścia na plażę, no to tam godzinka, dwie godzinki dziennie, w te można powiedzieć wolne dni, w których mamy jeden trening. No to staramy się pójść na tą plażę, zaczerpnąć trochę tego świeżego powietrza, ale też no, jest czytanie książek, czy tam granie w planszówki, tutaj jakieś trochę bardziej tego typu rzeczy. Staramy się no, jak najwięcej czerpać z tych wolnych dni. No właśnie, czy polskie siatkarki mają w sobie trochę takiej fantazji, jak od choćby francuscy siatkarze, którzy nakręcili śmieszny filmik? Tak, no widziałam, co tam chłopaki z Francji właśnie robili w hotelu. U nas jeszcze coś takiego nie miało miejsca, ale kto wie, jeszcze tutaj mamy trochę czasu do poświęcenia. Może coś takiego też będzie miało miejsce u nas. Powiedz jeszcze tak na koniec może, jak mówiłaś też, że czytasz w tym swoim wolnym czasie, to co poleciłabyś kibicom siatkówki z tych ostatnich twoich książek? Ja aktualnie można powiedzieć, że odkurzam trochę szafę i aktualnie Harry'ego Pottera czytam. Także w tych klimatach na razie się obracam. Czyli czarodziejsko. Czarujesz polską kadrę. Tak. Aktualnie. No, tak. Dobrze. Powiedz jeszcze, twoje największe marzenie takie może być sportowe, może być pozasportowe na te najbliższe no, miesiące, może rok? No to marzyłoby się, żeby zdobyć aktualnie medal na Mistrzostwach Europy, no i najlepiej byłoby złoty. To jest takie marzenie na ten sezon reprezentacyjny i zrobię wszystko, żeby je spełnić. Przepraszam, jeszcze jest jedno pytanie. Czy dziewczyny korzystają z siłowni naszych siatkarzy, czy mają swoją? Ale to chyba już było wyjaśniane, ale możesz odpowiedzieć. Chłopaki mają swoją siłownię, my tu mamy swoją w naszym hotelu, także no, my korzystamy z siłowni, którą mamy udostępnioną czy na hali, czy właśnie tutaj, jeżeli jest jakaś
potrzeba do zrobienia pobudzenia, czy jakieś tam podnoszenia lekkich ciężarów, no to możemy też to zrobić w hotelu. Tutaj mamy swoją siłownię, która też jest dla nas wystarczająca. Jeszcze cię oszukałam, bo jeszcze mam jedno pytanie. Co po takim meczu mówi swoim zawodniczkom trener Jacek Nawrocki, bo wiemy, że on zawsze gra od zwycięstwa, że to zresztą to naturalne, bo przecież o to wsparcie chodzi. Tak, no tutaj no jeszcze na gorąco trener z nami nie rozmawiał. Na pewno no, wydaje mi się, że może nie zadowolony, ale punkt ugrany z Holandią w aktualnym naszej rzeczywistości, no to jest jednak też ważna sprawa. To, że poprawiła się nasza gra, to też może cieszyć, ale tutaj co trener jakby jak zareagował, co powiedział, no to jeszcze to nie miało miejsca, zobaczymy jutro, jutro na pewno coś nam wspomni. No dobrze, to już tak faktycznie koniec końców. Co z włoskiej kuchni najbardziej lubi Martyna Łukasik? No tutaj nas, można powiedzieć, rozpieszczają trochę tym jedzeniem. Dzisiaj była na przykład na kolację lasagna, no ale tutaj wszystko co nam dają, to jest naprawdę bardzo dobre jedzenie i jest z czego wybierać. No dobrze, to już nie zatrzymuję cię. Wybieraj, oby to co najlepsze, co przyniesie ci najwięcej siły na kolejne spotkanie. Nie wiem, jak zaczniecie jutro, pewnie wy też jeszcze nie wiecie, bo to domyślam się, trener podaje na ostatnią chwilę. A więc trzymam kciuki, dajcie z siebie wszystko i grajcie coraz lepiej, bo naprawdę, no myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No to wiemy już wszystko o Martynie Łukasik. Ja z mojej strony chciałam przyznać asa Zuzi Efimienko, bo uważam, że zagrała naprawdę niezłe zawody. Myślę, że Martyna Łukasik też zasługuje na asa. No może troszeczkę mniejszego, no bo tu jednak no jeszcze parę rzeczy do dopracowania jest, tak czy inaczej. Myślę, że ta gra reprezentacji idzie w dobrą stronę, mimo że na razie są to momenty, ale od czego się trzeba zacząć. Antyasa przyznawać będę? Nie będę póki co. Może na koniec. Jeżeli chodzi o nasze siatkarki, to myślę, że cały czas będą się rozwijały, tak jak Martyna tu mówi, potrzebują czasu, żeby się zgrać i ten turniej, mimo że jak na razie trener Nawrocki niby z jednej strony trochę rotuje, z drugiej strony trochę nie rotuje, to myślę, że dzisiaj też podjął odważną decyzję, żeby zagrać tylko z jedną z naszych liderek i jak na razie to przynosi dobre rezultaty. Zobaczymy, jak będzie dalej. Pamiętajmy o tym, że też Magda z Malwiną muszą się wymieniać, bo one trudów całego turnieju na 15 meczów cały czas będą na boisku, na pewno nie udźwigną. Mimo że bardzo im tego życzę, to na pewno nie będzie to z korzyścią dla zdrowia, także mimo wszystko ja chyba z optymizmem dużym będę podchodzić do tego jutrzejszego spotkania, bo jestem przekonana, że nasze siatkarki są gotowe do tego, żeby powalczyć się nawet o zwycięstwo w tym spotkaniu, bo tak jak wspominałam już zresztą w studio Polsat Sport, to nie jest ta sama Japonia, a u nas widać przejawy naprawdę coraz lepszej gry i no chęci do tego, żeby wygrywać i pokazywać to, co mamy u siebie najlepsze. Nie zatrzymuję już na dłużej, widzimy się jutro. No czekajcie, zobaczymy, kto będzie moim gościem. Do zobaczenia!